Witajcie kochani w kolejnym odcinku z gry Green Hell. Ja jestem Vigo, a przed wami amazońska dżungla. I wiecie co? Ostatnio zginąłem, czekajcie, zatrzymam sobie. Ostatnio zginąłem i zaatakowany przez tego jaguara. I tak sobie pomyślałem, że ja powinienem zadbać najpierw, zamiast o fabułę, to zadbać najpierw o obóz. Na razie zatrzymamy się w tym obozie, ponieważ mamy tutaj suszarkę, mamy hamak, żeby spać, mamy miejsce do zapisywania. Potrzebowałbym tylko znaleźć zapasy jedzenia i picia, zrobić sobie lepszą broń, obczaić jak zrobić łuk, jak zrobić, jak łapać ryby, umyć się. Jeżeli już te wszystkie statystyki będę miał wygórowane i będę wiedział, jak się nimi zająć, jak się opiekować swoim zdrowiem, to wtedy pójdziemy w dżunglę i będziemy starać się podążać za fabułą. Ale w tym odcinku po pierwsze muszę się umyć, zrobić ognisko, zrobić sobie jakieś żarcie, wysuszyć jedzenie, zrobić łuk na przykład, bądź jakąś lepszą dzidę, połowić rybki może, zapolować na jakieś lepsze zwierzę, po prostu zająć się obozem. Ok, kochani, a więc do dzieła. Pierwsze co widzę tutaj już, grzybki. Na razie nie jestem brudny. Być może byłem wtedy brudny, kiedy próbowałem chodzić i zwiedzać i iść równie, iść za fabułą. Ale teraz robimy to inaczej. Więc tak, miejsce zapisu jest. Tu mamy ślimaka spalonego i larwę pieczoną. Ognisko było, ale już nie mamy, więc weźmiemy sobie popiół, weźmiemy węgiel drzewny. Okej. Okay. Ślimaka już spalony mi nic się nie da. Pieczona larwa. Może coś zjem sobie z ją. Tu jest daszek. Wiecie co? Chyba to ognisko bym mógł z powrotem tu postawić. Weźmy tego spalonego ślimaka. I teraz tak. Co my mamy z jedzenia? Mamy banany. Czego mi brakuje? F-kę. Na razie nic mi nie brakuje. Super. A więc dobrze. Mamy czerwie, które trzeba by było też coś z nimi zrobić. Ale tak. Zróbmy łuk, może co? Mamy siekierkę. Postarajmy się najpierw zdobyć jakieś drewienko. Okej. To potrzebujemy na pewno długi kij, żeby wytworzyć. Podnieść go. I teraz wytwórzmy go, coś z niego. Słaba włócznia może być z tego. No wypadałoby kij i sznurek i daje łuk! Kij i sznurek daje łuk, ale to długi musiał być, a kiedyś próbowałem z mniejszego. Dobra, zróbmy sobie łuk. To teraz strzały. Słuchajcie, mamy dzidę. Kurczę, ja bym zrobił sobie tą lepszą taką na ryby, tą dzidę. Ale poczekajmy. Mamy nóż, siekierkę. Pułapkę z łukiem. Uuu, coś nowego. Dobra. Fajnie, jesteśmy do przodu już kawałek. Teraz tak, jak zrobić strzały? Może wpis będzie tutaj. O, mamy różne rzeczy. Strzała, mały kij i ptasie piórko razy dwa. Ekstra! Czy ja mogę już wytworzyć to? Mamy ptasie piórka, tak. Słuchajcie, ptasie piórka razy dwa i mały kijek. Mamy strzałę. Ile tych strzał będą miały? Jedną? Jedną. No to robimy więcej. Ptasie piórka i mały kijek i druga strzała. Świetnie, jeszcze jedną. Szkoda, że nie można ich więcej robić. Czy ja mogę stakować je? Tak. I mały kijek. Kolejna strzała. Ekstra. Mamy już trzy strzały. Czy ja bym mógł je tu przenieść? Tak. Ok. Z tych liści, czy ja mogę zrobić... wytworzyć opatrunek? Jak najbardziej. Jeszcze jeden.
Nie mogę. A mogę. Z jednego, dobra. No to z tych liści wytwarzajmy opatrunki. Super. Następnie liść tytoniu. Z tego, co możemy wytworzyć. Nie wiem. Z opatrunkiem coś? Opatrunek tytoń. Zróbmy opatrunek tytoń. To będzie na grzechotniki. To jest na zranienia. Mamy jeszcze jeden. Co to jest? Nieznana roślina. Zjedz, przetwórz. Jedną mamy. Nie wiem, co ona znaczy. Dobra, zostawmy to. Teraz tak. Dobra, spójrzmy jeszcze na wytwarzanie różnych rzeczy. Kamienna włócznia. Łuk i strzała. Pochodnia, słaba włócznia. Znajdź pomoc, sprawdź lokalizację lamba. Na później. To już tutaj czytaliśmy, to czytałem. Do tego doszliśmy. Co to mi zajmie? Aha, dobra. I miał w końcu się bateria padła. Dobra, aha, dobra. Następnie molireneria, tytoń. Nieznany owoc, daje węglowodany. Nieznany grzyb, nie wiadomo, muszę go zjeść. Co to było? Musiałbym je na jakieś mięsko zapolować. Mamy wodę czystą. Tu jest woda czysta. Super. Teraz będę potrzebował tylko jeszcze zrobić ognisko. A tutaj co jest? Węgiel drzewny, popiół. Czyli to po prostu się wszystko zniszczyło po tym, jak ja zrobiłem, co to zrobiłem, czyli ten rytuał przeszedłem. No okej. To teraz tak, pozbieramy jeszcze troszeczkę patyków może. Oj, grzybki. Chociaż te grzybki, one są, się obawiam, że one za dużo ich biorą. Może zostawię na razie. Statystyki moje. Woda. Na razie to zostawię. Będzie padać. To się napijemy. I co z wodą? No jeszcze potrzebuję wody i już pada. Super. Ekstra. Dobra, to teraz tak. Ognisko trzeba zrobić, więc trzeba... Ile mamy kijków? Dużo. Mi się wydaje, że to starczy nam na ognisko. Więc ognisko albo tutaj, albo pod tą wiatą. Chociaż tu jest bardziej sucho. O, nawet mamy kij, weźmy go. I stwórzmy sobie ognisko. Krąg kamieni, duży kamień. Ogień może przyciągać niechcianą uwagę. No to wiem. Ale też muszę ugotować, tak? Ups, przepraszamy. Upsa, to nie ten guzik. Mały kijek. Co, nie mam już małych kijków? No to zaraz będziemy mieli. Okej, okay, i mamy kolejny mały kijek. Dobra. Jeszcze mały jeden kijek. Okej. Dobra. Więc tutaj teraz duże kijki. Brakuje jeszcze jednego dużego kijka. Tutaj coś jeszcze było? Mi się wydawało. I tak muszę do rozpałki wziąć kijek. A tędy nie mogę przejść, bo jest, blokuje mi coś. Dobra, teraz do rozpałki kijek mały i duży. Chętnie bym sobie rybki złowił. Fajnie tutaj jest. No dobra, trzeba poszukać. Tu jest kijek. Nie, nie ma. To mi się tylko wydawało.
Dobrze. Toporek zniszczył. A to jest kłoda chyba, tak? Długi kij. A tu są małe kijki. Oj, mały kij jak chciałem. Ten to zrzuć na razie. Nie, zrzuć na razie. Mały kiki. Okej. Kolejny. I długi możemy wziąć ze sobą. Już przestało padać. Dobra, zostawmy go, bo na razie go nie potrzebujemy. I zróbmy rozpałkę. Mamy przecież rozpałkę. A ja nie mam żadnego ptasiego gniazda suchego, ani liści suchych. Tutaj są suche. O, nie przeklinaj, człowieku. Spokojnie, zaraz sobie zrobisz nową siekierkę. Kijek i kamień. Popiół z ogniska. Ale nie mam kamienia. Popiół z ogniska. A mam przecież ten, suszoną trawę. No co ja robię? Przecież była. Okej. A więc użyj. I włóżmy suszoną trawę, która była tutaj. Znaczy, słuchaliście. Czemu on tak brzydko mówi? Dobrze, rozpal ognisko, mój drogi, nie przeklinaj. I teraz zróbmy. Usmażmy sobie mięso. Okej. I ślimaczka. A to zniszcz, wywalimy to. Zepsute grzyby, zniszcz stos. Aha, to trzeba potwierdzić. Zepsute grzyby nie potrzebujemy. No i dużo tego zepsutego jedzenia mamy. Czerwie. Pieczona larwa. Białko, ale minus 2 zdrowie psychiczne. Dobra. To się robi. Wiem, że muszę z tej wody się napić i zrobić bukłak. To bym musiał znaleźć. Znaleźć bym musiał kolejny. Ale ptaszki pięknie śpiewają. Kolejny kokos. To za chwilę zrobimy. Niech się zrobi jedzenie, a może w tym czasie się napijemy wody. Jednej i weźmy miskę. No ją będzie można tutaj postawić, jak będziemy mieli bukłak i zrobić zupkę sobie. Wiem to, ponieważ no musiałem trochę obczaić, jak grać tą grę. No i parę rzeczy właśnie podglądnąłem, jak inni robią. No ale nie mamy wody, żeby wlać do zupki. Teraz tak. To jest pieczony ślimak, który da nam coś, ale co? Białko i troszeczkę energii, nie za dużo. W ogóle tak, co potrzebujemy? Jeszcze raz. Potrzebujemy wody, tłuszcze nie, ale tłuszcze i węglowodany. Dobra. Przydałoby się teraz tak. Zapisać grę. Pójść sobie poszukać kokosa. Słuchajcie, tutaj gdzieś miałem ten długi kij. Też słyszałem, że z długiego kija można zrobić właśnie tą lepszą. Z długiego kija może zrobić tą dzidę taką lepszą na rybę. I tam był chyba mały kijek. Nie. A może jeszcze sznurek do tego? Nie mam sznurka żadnego. Nie, czekajcie, nie może tak być. Chodźmy najpierw. O, zaraz będzie padać. Mamy jakieś liany.
pnącza. Przydałoby się jakieś liany. Okej, weźmy. Bo już nie mam żadnych. W ogóle nie wiem dlaczego, ale nie wiem czy widzicie, zwierząt tutaj już nie ma. One gdzieś poznikały. A co to jest? Nieznany kwiat. Nie wiem do czego on służy. O, czekajcie. Ach, ucieka mi ta. Szkoda, bo chciałem zapolować na nią. No dobra. Czy jak ja moknę, to jestem czy też mi się dzieje coś ze mną? Bo jeżeli tak, to niedobrze. Dobra, weźmy długi kij. Ale chciałem z niego coś wytworzyć, tak? Dobra, wytwórzmy. Długi kij, mały kijek, ślinę i włócznia czterozębna. No właśnie. To na tym to polegało. Sikierki nie mam. Tą włócznię chyba zaraz schowię ją sobie. Zostawię w obozie. Tą sobie zostawię w obozie. Tą przełożę tutaj. A siekierkę za chwilę zbuduję. Tutaj wodę mam. Mięso sobie upiekłem. Kurczę, zapomniałem o nim. Żeby mi się nie spaliło. Pieczone, weź. Świetnie. I do wody, a nie mam wody. To miałem iść po... No w takim czymś nie będą ryby pływać. W takiej brudnej wodzie. No ale dobra, która jest godzina w ogóle? 16:30. Jeszcze mam trochę czasu przed nocą. Fajnie by było na coś zapolować. Tylko, że jest ciemno. Już się naprawdę ciemno robi. Kurczę, te odgłosy są takie niebezpieczne. Słuchajcie, ja pójdę. Bo tam... Nie biegać. Zapomniałem, że się nie biega. Bo się traci energię. Tutaj pamiętam, że chodziły dziki i inne takie. O, właśnie coś zwiało. I na headshota. On jest zmęczony. Kurczę, one chodzą tutaj, ale ja nie mogę napiąć łuka. Dostał w główkę. Świetnie. Mamy mięso. Możemy iść spać w takim razie. Damy je może do suszenia. Ten grzybek można chyba ugotować. Z tego co wiem. Na razie nie mamy tutaj żadnej możliwości na złowienie ryb. Jestem brudny. Czy ja mogę się umyć? Tak. Woda jest brudna, więc ja jej nie będę pił, ale mam jeszcze jedną wodę tutaj. Troszkę się napiłem. I umie jak to wyglądają statystyki. No średnio, ale jest dobrze. Mamy mięso, które damy do suszarni. Słuchajcie, to wysuszymy. To jest gotowe mięso do zjedzenia. To wysuszymy. To wysuszymy. Węglowodany zjedzmy. Larwę, no nie wiem, zdrowie psychiczne. Dobra, zobaczmy teraz, jak wyglądają moje statystyki. No tylko picie. Picie jest najgorsze, ale rano pójdziemy poszukać
pójdziemy poszukać kokosa. Wstanę w nocy, a nie rano. No cóż, wstaniemy w nocy. W środku nocy. Oczywiście nam pewnie zgasło. Nie, nie zgasło. Ognisko. Właśnie zgasło, no. Ale pech. Dosłownie przy... Ach, pech jak nic. Jak nic. Mieliśmy przecież ten... zepsute banany już? O kurcze. Chce mi się pić, ale nie mam co pić. No chyba, że pójdę się napić. Jest woda. Super, mogę teraz podjąć miseczkę. Szybciutko. Nie mogę podnieść miseczki. Ach, za dużo tych kości mam. Przetwórz je. Tą też. Czy teraz mogę podnieść miseczkę? Mogę. Chciałbym ją rzucić tutaj, bo pada deszcz. To się napełni ona wodą. Tu wypijemy wodę. Czyli jeszcze... Ona bardzo mało daje wody. Bardzo mało. Ale dużo, ale często się napełnia. Dość często się napełnia. O, już jest. Już jest. Trochę lepiej. Jest. 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 Bardzo mało, wolno, ale coś tam daje. Niedużo, bardzo mało, ale coś daje. Nie mamy chyba więcej ich, nie... A czym dłużej ona jest, to ona więcej się napełni. No, trzy nawodnienia teraz. Tak, tak, no to poczekamy trochę. Tutaj mamy chyba grzybki. No chyba, że się napiję i grzybkiem przekąszczę, tak jak miałem to robić, to wtedy nie będę miał zatrucia. No, spróbujmy to zrobić, bo słyszałem, że właśnie tak to działa, że napiję się wody brudnej i mam pasożyty i teraz zjem sobie pomarańczowego grzybka i już nie mam pasożyta. Jednego i już nie mam drugiego. Pasożytów już nie mam. Ale jestem napity przynajmniej. No, węglowodany, takie rzeczy to już tłuszcze. Może jak się suszy na suszarce, jeszcze gotowe. Nie, to jest surowe. To się długo będzie robić, z tego co widzę. Możemy zjeść sobie to mięso. Białka i energia. No brawo. Super. Tylko tak, ja chciałem sobie tutaj porobić różne ciekawe rzeczy, a się okazuje... Wytwórz kość iglana. Haczyk! Słuchajcie, haczyk! Wędka! Ej, słuchajcie, wędkę można będzie zrobić. Kościany haczyk. To w takim razie... Na chłopski rozum, kijek długi. Kijek długi, lina i haczyk. To będzie wędka. Naprawdę nie wiem, czy to zadziała. Uwierzcie mi, nie wiem. I? Nie, to nie jest to. A zamiast długiego kija może mały? Nie, no na pewno nie. Może, może... A pióro? Pióro. Jako spławik. Nie. Ach, no to chyba nie. A już myślałem. Łudziłem się. Łudziłem się, że będzie dobrze.
Dobra, jest ciemno strasznie. On chce pogadać z Miją, no to. Mia, how are you feeling? It's been days. Is everything okay? Minęło kilka dni, wszystko w porządku? Kręci mi się w głowie, ale to wszystko. Jesteś zmęczona. Pijawka. Nogi, na pewno nogi. A to ta noga. Okej. Sure I do. How could I forget? We promised we'd go back there again. After all, we spent the whole visit in our hotel room and didn't really do much sightseeing. Yeah. Chciałbym ryby znaleźć. Jake, we'll never go there again. Don't say that. Bo tam jest ten wodospad i tam będę musiał iść, żeby dalej poruszyć fabułę do przodu. Wiecie co, te tutaj za dużo nie dają. Ile mi da? 6. Napełnione na maksa. 7. No to nie jest dużo. Ognisko na nowo będę musiał zrobić. Wiecie co, zapiszę sobie grę, bo lepiej tak zrobić, żebym przypadkiem jak zginę, żebym miał dokąd wracać. I nie będę musiał przynajmniej od początku tego wszystkiego robić. Dobra, teraz szukamy kokosa. A jeszcze miałem tutaj jakąś pułapkę, którą zostawili nasi znajomi przyjaciele. To znaczy plemię. I co w tej pułapce? Ops. Jest wałęsak brazylijski. Mogę go wziąć. Trzymaj i uzbroj. Dobra. Jest uzbrojona. I co? Coś muszę dołożyć tam? Nie wiem, cokolwiek. Coś, co by chciał zjeść ktoś? Na przykład liść? A może ktoś będzie jadł liść, faktycznie. No i zobaczymy, czy coś się złapie. Nie biegać. Dobra, wałęsak brazylijski jest u mnie w ekwipunku i bym go może dał wysuszyć. Albo usmażył. Liść tytoniu. To jest... Tego się nie daje. Czyli musiałbym najpierw go... To jest jeszcze surowe. Wszystko jest surowe. Musiałbym zrobić ognisko znowu. Kurczę, jeszcze jest ciemno. Ja bardzo... Aha, jeszcze muszę zrobić siekierkę. Ponieważ... Popiół. Węgiel. Kamienia... A kość to raczej nic tak nie da. Musiałbym kamień znaleźć. Czyli muszę mieć kamień. Niedobrze. Muszę mieć kamień, żeby zrobić siekierę. O, mam. Proszę bardzo. Wytwórz razem z kijkiem. Jest siekierka. Świetnie. Pod dwójeczką mamy siekierkę i będziemy mogli łupać kokosy, jeżeli znajdziemy. Ten... O, dziwne dźwięki. A to jest chyba ta ścieżka do tamtego przejścia, prawda? Chciałbym znaleźć... Tam są palmy z tymi. Nie biegać. Już się pomyliłem i znowu zacząłem biegać, bo chciałbym jak najszybciej grać. Muszę pochodzić koło palm, zobaczyć, czy są kokosy na nich. Tutaj. Nie widzę kokosów.
Nie widzę kokosów. O, ale co to jest? Tytoń? I mamy jeszcze tą roślinkę. To zostawimy chyba na razie tutaj. Bo tam są jakieś zwierzątka. Nie chciałbym pijawek dostać. Ja nie wiem, czy można pijawki dostać od chodzenia po tej wodzie. Ach, kapibara mi uciekła. Ale przebiegło gdzieś koło mnie. Słyszałem tylko tu ptanie. Kokosów nie ma. Mamy ślimaki. To pozbierajmy je. Po deszczu wychodzą. Rybki! Próbuję złapać, ale ja nie wiem, czy te rybki można złapać, one są chyba niejadalne, to nie są chyba rybki, które mogę złapać, mi się wydaje. To chyba nie są takie rybki do złapania. Ostatnia próba. No, jeżeli nie złapał, to nie, one nie mogą ich. Tych rybek się nie łapie. Okej, łuk. Strzała. Idziemy dalej. Znajdźmy sobie takiego dzika. Okej. Nie mogę. Czemu on się tak szybko męczy? Dostał. Pięknie. Weźmy strzałę. A, ale strzały nie wziął. Niedobrze. No dobra. A więc tak. Zabrakło miejsca na kości. To nie szkodzi. Kości mogą zostać, bo mamy kości w obozowisku, czyli mamy w plecaku, więc nie ma tego złego. Co jeszcze? Aha, brud, muszę się umyć. Dobra, zaraz się będę mył, nie będę jadł brudny. Pięknie. Chciałbym jeszcze właśnie znaleźć te kokosy. Ślimaki też można zabrać, jeżeli ma miejsce na ślimaka. Zupa ślimaczana, piękna by była. Dobra, umyjmy się. Jeszcze raz. Weź błoto. Do czego jest błoto? Mieszadło do błota. Ej, może będę mógł jakieś z błota rzeczy kraftować. Ach, szkoda, że tam jaszczurka przeszła mi. Miałem ochotę na jaszczurze mięso. O! Jest! Jest, kochani! I z kokosa będziemy mieli bukłak z wodą. Świetnie! Świetnie! A więc tak, przetworzymy go... Wypijmy go i następnie wytwarzamy z liną, z tego co pamiętam, na bidon z kokosa. Świetnie. A bidon z kokosa jest dobry do robienia drzwi z błota mogę zrobić. Patrzcie, jakie rzeczy teraz wymyślili. Fajne. Dobra, bierzemy tą brudną wodę.
Następnie ognisko trzeba zrobić. I zrobić, i ugotować sobie coś. Ugotować sobie, moi drodzy, coś pysznego. Coś pysznego. Ognisko. Pyk. Dobra, nie mamy kijków małych. Słaba włócznia. Wybacz, wiem, że to jest długi kijek. I wiem, że to jest taki kijek, ale małe kijki potrzebuję. Ile ich potrzebuję? No jeszcze brakuje mi jednego. Niestety ten kijek też musi być rozwalony. I tylko jeden. No dobra, akurat tyle potrzebuję. Teraz duże kijki. Nie mam dużych kijków. A, to proszę, widzicie. To tak się wkopałem troszeczkę. Słuchajcie, jakoś sobie daję radę. Cały czas moje statystyki są w miarę, chociaż myślałem troszeczkę, szczerze mówiąc, że będzie lepiej, że jak wiem, co robić, to nie będę musiał się tak mocno spinać. Piórko wezmę. Skrawki. To nie potrzebuję. To się tutaj niech sobie rośnie, bo to mi się przyda kiedy indziej. Nie biegać. Potrzebuję kije. Mały kijek. Jeszcze jeden. Duży kijek. Który możemy zestawić i rozwalić na mniejsze dwa. Oj, słyszałem jakieś dziwne odgłosy. Takie rzeczy chyba wszędzie można znaleźć, więc może też warto nie za bardzo gromadzić to wszystko przy sobie. Po prostu zrobić to, co najpotrzebniejsze, aby przeżyć, wziąć sobie jakieś właśnie mięcho, przygotować. Dobra, możemy zapalić, ale nie mam suszonych liści. Teraz trzeba iść właśnie tutaj. Mamy banany, słuchajcie, mamy banany. Słyszę coś, pająka. Czy to jest bananowiec, który tak, on tutaj wytwarza banany, więc na razie tego nie ścinam, tylko tego. Dobra, i weźmiemy suche liście. Ten suchy liść. I ten suchy liść. Świetnie. Podoba mi się, że możemy w końcu zadbać o swoje tutaj potrzeby, w sensie takim, że możemy zrobić ognisko, jedzenie odpowiednio, jakiś sprzęt, a fabuła kiedy indziej. Na razie najważniejsze jest właśnie to, żeby tutaj umieć wszystko sobie przyrządzić i przygotować. Nie, to nie. Tutaj suche liście. A wtedy dopiero pójdziemy z fabułą. No, come on. Rozpal ognisko. I teraz, moi drodzy, zrobię to. I weźmy miseczkę. Nie masz miejsca w ekwipunku, człowieku. Liść tytoniu. Za dużo kości mamy. Słuchajcie, te kości przestawimy. Czy nie, no. Gdzie ja to mogę przestawić? Może inaczej. Chyba źle zrobiłem. Bo te kości powinny być... Słuchajcie, wezmę je. Nie, one tutaj nie były. To gdzie to było? Och. Tutaj? A wtedy kości można tu przestawić gdzieś? A to można teraz tu wsadzić? Można. Miseczkę. Dobra. Te dwie kości niech sobie leżą. One nie zginą mi tutaj. Następnie miseczkę położę sobie tutaj. Wleję do niej wody i się woda robi. Słuchajcie, widzicie to?
Teraz ugotujmy sobie mięso może. A nie, mięso to dajmy na wysuszenie, a ugotujmy sobie zupę ze ślimaka. A później z wałęsaka olbrzymiego. Zobaczymy, co on nam da. Wow. I wypij. Białko, nawodnienie i energia. Brawo. Następnie raz, jeszcze raz woda. I wałęsak pójdzie się gotować. A może tak go ugotujemy tylko? Czy zupę z niego zrobimy? Zrobimy zupę z wałęsaka. Zobaczmy. Nie można. To go tutaj może damy radę położyć. Tutaj go usmażymy w takim razie. Skoro zupa z wałęsaka nie działa, może mięso, zupa mięsna. A co tam? Gotujemy zupę, normalnie rewolucje kuchenne. Wypij. Brawo, patrzcie! Wow! Tłuszcze nam czekajcie, a to jest... Nie tłuszcze, ja potrzebuję węglowodany, węglowodany. To daje węglowodany. Pięknie, bananka sobie zjedz. Brawo, jeszcze jednego. Świetnie. Wlejmy sobie zupkę. Wałęsak się już robi. Te larwy pieczone, one mi zabierają zdrowie psychiczne. Do tego zróbmy sobie zupkę ze ślimaka znowu. Zaraz będzie wałęsak gotowy. I zupka. I teraz tak. Wypij. No brawo. Wow. Tłuszcze na 100% już mamy. Wałęsak. Zjedz. Białka. Zdrowie psychiczne minus 5. O, ja cię kręcę. Niedobrze. Niedobrze. To zrobiłem błąd. Blisko ognia zdrowie psychiczne plus 2. Dobra, słuchajcie, niech się woda jeszcze ugotuje tutaj. Nie wiem, ile tej wody mam. Jeszcze jedną. Co mi brakuje? No praktycznie tłuszcze, to wystarczy zjeść sobie orzecha. Jeszcze jednego. Wypić sobie wodę. To jesteśmy nawodnieni. Super, no i takie mamy właśnie. I ostatnią wodę zagotujemy sobie. Nie, nie można, już nie ma wody. Świetnie. Dobra, moi drodzy, nie zrobiliśmy żadnych, nie zdobyliśmy żadnych rybek jeszcze, ale przynajmniej zadbaliśmy, potrafimy gotować już. To jest bardzo fajna, przydatna rzecz, że to umiemy zrobić. No i chyba w następnym odcinku pójdziemy zgodnie z fabułą gdzieś poszperać trochę, pobawić się tutaj w okolicach. Ja sobie tylko zapiszę grę. I słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek z Green Hell wam się podobał. Jest to postęp, na pewno duży postęp. Dlatego też myślę, że już będziemy może mniej ginąć. Jeżeli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to zapraszam serdecznie do tego, aby kliknąć przycisk subskrybuj. I do następnego. Trzymajcie się ciepło, kochani. Pa, pa.